Mariusz ma taką pracę, która nie wymaga poświęcania czasu aż tak ogromnego. Po prostu pracuje kilka dni w tygodniu i więcej musi być na telefonie. Muszę ci przyznać, że zmienił się twój wizerunek w mediach. Ja to nawet widzę po komentarzach. Nie w komentarzach w internecie to nie widzę. Nie, wiesz co, przede wszystkim jesteś odbierana jako właśnie taka czuła, kochająca mama. I stąd nasuwa mi się pytanie, czy chciałabyś mieć w życiu więcej dzieci? Myślimy o tym. Znaczy tak, jeżeli właśnie zadajesz mi pytanie, czy chciałabym, to tak, chciałabym bardzo. Ale kto to ogarnie? I oto jest pytanie. Czy jesteśmy w stanie to ogarnąć przy naszym trybie życia? No, na tym się cały czas debatujemy, rozmawiamy, każdego dnia właściwie od jakiegoś czasu. Ale z tego, co widzę, to myślę, że wiele kobiet może ci pozazdrościć partnera, bo chyba bardzo ci pomaga, prawda? Bardzo, bardzo. Tak, nawet ostatnio Mariusz był ze mną na sesji zdjęciowej przez 2 tygodnie i opiekował się Miją każdego dnia. Ja miałam kilka dni wolnego tylko i no wiesz, kurczę, sama zastanawiałam się, jak on sobie poradzi z tym. To jest jednak 2-letnie dziecko, które już ma swoje wymagania, swoje, naprawdę mnóstwem rzeczy się nie zgadza. Ma jakieś swoje wizje życia, spędzania czasu. No i on, i ten facet w środku tego wszystkiego, praktycznie przez całe dnie, ale ogarnął to niesamowicie i mówię, że należy mu się medal za to, że tak jakoś łatwo mu poszło. Naprawdę jest super tatą. Mam nadzieję, że moje pytanie kolejne nie będzie dla ciebie przekroczeniem strefy prywatnej, ale ostatnio rozmawiałam ze znajomą, która właśnie zachwycała się waszym życiem, tym, że ta Mija cały czas jest obecna w waszym życiu i zawodowym, bo jakby tak jak wspomniałaś przed chwilą, jeździ z wami na sesję, ale o co mnie zapytała, mówi, że ten Mariusz ma tak czas za tą Natalią wszędzie jeździć i że jak godzi to z pracą? Jak godzi to z pracą? Akurat Mariusz ma taką pracę, która nie wymaga poświęcania czasu aż tak ogromnego. Po prostu pracuje kilka dni w tygodniu i więcej musi być na telefonie i załatwiać sprawy przez telefon. Właściwie taki typ pracy. I on mi zresztą bardzo dużo pomaga też w mojej pracy, ponieważ zajmuje się też moimi sprawami. I tylko dzięki temu, że zajmuje się tym, czym się zajmuje, możemy sobie na to pozwolić, bo jak no niestety miał inne obowiązki, których było dużo więcej, no to nasz związek prawie się rozpadł. Niestety, tak było, więc stwierdziliśmy, że niestety musimy pracować razem, musimy mieć tego czasu dla siebie więcej i no są jakieś granice, jednak nie może siedzieć w biurze od rana do wieczora, przynosić pracy do domu. Ustaliliśmy nowe zasady i faktycznie u nas to się sprawdziło, bardziej. Okej, może zarabiamy przez to trochę mniej, ale przynajmniej jesteśmy razem.